Hej wszystkim, z tej strony Sampony i dzisiaj będziemy przechodzić event walentyngowy na słodkim wircie, bo zdecydowaliście na mojej karcie społeczności, że mam nagrać, także nagrywam, bo dlaczego by nie. Także bez zbędnego przedłużania jedziemy do eventu i w sumie zobaczę, czy ten odcinek będzie z dubbingiem, czy nie. Może tak, może nie. Wszystko wyjdzie w praniu. Także przechodzimy do eventu. Dobra. Przy okazji... wybierzemy sobie strój, bo dlaczego by nie. Lecimy. Wróć do eventu. Dobra. Tak się cieszę, że wesołe miasteczko wróciło. Tym bardziej, że ostatnim razem nie mogłyśmy się w nim pełni nacieszyć. Obiecaj mi, że pójdziemy do karawany wróżki. Ostatnim razem nie zdążyłam jej zadać wszystkich pytań. Jeśli chcesz, i tak wesołe miasteczko zostaje na kilka tygodni. Będziemy miały pełną okazję, by tam pójść. Tak, ale gdy tam idę z innymi, to nikt nigdy nie chce pójść ze mną zobaczyć się z wróżką. A ja się nie liczę? Oprócz ciebie! Cieszę się, że mam kogoś równie szalonego, kto chce podążać za moimi pomysłami. No bo inaczej od czego ma się przyjaciół? No to kiedy tam idziemy? Zapytam, kto ma czas i chciałby tam z nami pójść w przyszły weekend. Mogłabym wcześniej ci o tym powiedzieć. Mogłybyśmy tam pójść dzisiaj wieczorem. Cóż, ja jestem wolna dzisiaj wieczorem. Naprawdę? Tak. Tak, chodź ze mną! Zapłacę za twoją wróżbę! Nieczęsto otrzymuję takie propozycje. Chodźmy, każda z nas otrzyma wróżbę i watę cukrową. Patrząc na to w ten sposób, oferujesz mi wieczór marzeń. Zgódź się! Może mogłabym jej zadać pytania odnośnie mojej miłosnej przyszłości. Byłoby nieźle, biorąc pod uwagę, że... Dobrze, chodźmy. Tak, doskonale! W ogóle nie miałam ochoty zostawać dzisiaj wieczorem sama w pokoju. Mieszałyśmy się między studentów, którzy kierowali się do wesołego miasteczka. Ale jeżeli nie będzie wróżki, to pójdziemy na karuzelę? Tak, będę zawiedziona, ale nie ma mowy, abyśmy wróciły, nie korzystając z atrakcji. Dobrze, przekonałaś mnie. Przynajmniej wiem, że wrócimy bez dobrej dawki mocnych wrażeń. Przyspieszyłyśmy kroku, dostrzegając neony wesołego miasteczka i słysząc z daleka wszelkiego rodzaju muzykę z karuzeli. W ogóle muzyka jest włączona? Jest włączona. O, wydaje mi się, że... Tak, jest otwarta! Idziemy? Idziemy tam od razu? I tak to jedyne miejsce, do którego nie ma kolejki. Chodźmy. Podeszłyśmy do karawany. Mężczyzna o imponującej budowie skinął głową, aby dać nam znak, że możemy wejść. O Jezu, jaka kobieta! To jest w ogóle... Fun fact, to jest kobieta, w sensie, z tego co wiem, z Eldari. Jest tam taka... Kobieta była na event halloweenowy. Jak nie zapomnę, to postaram się teraz wkleić, żebyście mogli sobie porównać, jak to wyglądało. Dzień dobry, witajcie. Proszę, zajmijcie miejsca. Wymieniłam spojrzenia z Chani. Wyglądała na bardzo podekscytowaną, że tutaj jest. Usiadłam obok Chani. Od stojącej wróżki dzielił nas stół. Trzymała w dłoniach kryształową kulę. Nie byłam w stanie powiedzieć, czy to jej dosyć teatralny sposób mówienia, czy to atmosfera karawany wprowadziła mnie w taki stan, ale miałam wrażenie, że moje ciało nagle zrobiło się jak z ołowiu. Nie byłam w stanie ruszyć się z krzesła i nie mogłabym od razu wstać, gdyby ktoś mnie o to poprosił. Ty jesteś obdarzona wielką intuicją, ale jesteś pozbawiona pytań. Twoja ciekawość prowadzi cię i poprowadzi cię po świetlistych ścieżkach. Mówiąc to, odwróciła się do Chani. Co? Tak, to prawda, ale... Z kolei ty masz prawdziwe obawy. I nie jesteś pewna, czy jesteś w dobrym miejscu, aby otrzymać odpowiedzi. Tym razem zwróciła się do mnie. Widzę pewną osobę. Cóż, ja... Chodzi o to, że... Kogoś, kto zajmuje ważne miejsce w twoim życiu. Na początek podaj mi po prostu jej imię. Uuuuhuhuhu!
oni już wiedzą, jest po prostu jej imię. Jak jest jej, to już wiadomo, że chodzi o Priję, więc... Lecimy z Priją! No bo skoro już stwierdziła, że poda jej imię, a nie jego, no to... Dobra, why not? Chodzi o Priję. Jesteś pewna swego wyboru? To zawsze można zmienić, więc pewnie będzie tak, że do innych też będzie można zmienić i tak dalej, więc... Ale dobra, lecimy z Priją. Na początek, potem polecimy z innymi i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, to ona. Dzień w trakcie z Priją, 1-2, zarania w trakcie 1-4. Zacznę od zadania ci kilku pytań na jej temat. Odpowiedz mi tak szczerze, jak tylko potrafisz. Ale czy to nie ja powinnam zadawać pytania? Chcesz wiedzieć, czy twój plan wspólnego zamieszkiwania spełni się pewnego dnia i czy zachowacie harmonię waszej pary, prawda? O mój Boże, ja... Tak! O Jezu, co? What? Jak to zrobiłaś? Moje drogi, to właśnie po to przyszłyście się ze mną spotkać, prawda? Dobrze, ja... Tak, słucham. Proszę, abyś wybrała jedną z tych roślin, która prezentuje Priję. Ale skąd mam wiedzieć, która reprezent... Zaufaj swojej intuicji. Także odpowiedź A jest prawidłowa. Wzięłam bukiet jaśminu. Jego zapach był hipnotyzujący. Wiesz, że jaśmin jest połączony z księżycem? Kobieca siła, miłość, pasja. Mamy nagrodę! Jakiś pasek. Dobra, weźmy złoty, żeby nie było. Nie wiedziałam. Prowadzi cię twoja intuicja. Gwiazdy przemówiły. Muszę się z nimi połączyć, aby kontynuować. Czy chcesz? Lecimy! A co tam? Wyjęła z kieszeni ogromne karty. Nigdy nie widziałam takich kart. To normalne. Są jedyne na świecie. Przetasowała karty i podała mi talię. Połóż przede mną trzy karty. Wybrałam trzy karty. Nie rozpoznawałam obrazków. To chińskie boginie i bogowie. Wybierz kartę, która najlepiej ją reprezentuje. Ale ja ich nie znam. Prowadzi cię twoja intuicja. Czyli odpowiedź C. Wybrałam kartę, która przedstawiała Boga, który trzymał w ręku wagę. Jego imię widniało na karcie Luch Sing. Sorry, jak źle wymówiłam, nie bicie. Bóg Sprawiedliwości. Rozumiem, że to pojęcie ma bardzo szczególne znaczenie w życiu Priji. Oho! Ja się boję, co ona mi da na końcu. Jakie okularki? Niebieskie czy fioletowe? Daj, będę jak Eweleka z Lola. Zgadza się. To pasjonujące. Dobra, lecimy dalej. Spójrzmy. Znasz się na numerologii? Nie, wcale. Umiem obliczyć cyfrę, która nas reprezentuje i... Tym lepiej, jeżeli się na tym nie znasz. Widzisz? Każdy ma cyfrę, która reprezentuje naszą osobowość. Naprawdę? To cyfry między 1 i 9. A 0? Moim zdaniem Priji mogłyby odpowiadać trzy cyfry. To bardzo precyzyjna nauka. Ten numer znajdujemy dzięki imieniu osoby. Poproszę cię o wybranie jednego z tych trzech. Nakreśliła każdą cyfrę na innym kawałku papieru i poprosiła, żebym wybrała. Dobra. Szóstka. Czyli wybrałam cyfrę 6, tam była. Przyjazna, miła, przynosząca pokój. Dobra. Gdzie jest ta torebka? O, tu. Nie, lecimy w fiolet. Kontynuuj. Ta cyfra dobrze pasuje do jej imienia. Dalej. Zebrała karteczki. Musisz dokonać ostatniego wyboru. Wyjęła kilka kamieni, które przede mną rozłożyła. Wybierz ostrożnie, nie wahaj się ich dotknąć.
Wybierz ostrożnie. Nie wahaj się ich dotknąć. Jezu, święty poni. Wybierz ostrożnie. Nie wahaj się ich dotknąć. Jeden z nich reprezentuje Priya. To będzie to. Wybrałam pomarańczowy karneol. Jego jesienny kolor mnie przyciągał. Czyli A. To prawda, że Priya uważa swoje wartości za punkt centralny swojego życia. Dobra. Uuu, jaki fiolet! Ej, to jest śliczne. To też jest ładne. Ale to mi jakoś nie pasuje. To są wszystkie ładne. Nie, to jest akurat nie. To albo to. Ej, idziemy w róż, dawaj. Rządzą ją zawodowym, jak i osobistym planem. Rządzą jej zawodowym, jak i osobistym planem. Pogładziła kamień między dłońmi. Widzę. Chyba zaczynam rozumieć. Chyba. Wróć jutro. Porozmawiamy o tym. Jutro? Ale... Otrzyma swoją przepowiednię. Niech marzenia ogarną cię dzisiejszej nocy. Niech twój umysł się skupi i wróć jutro pewna siebie. Dostaniesz swoją odpowiedź. Po tych słowach skierowała się w głąb karawany i odgarnęła za siebie wielką zasłonę z koralików. Chodź, wyjdźmy stąd. Ale... Nie dostałam swojej przepowiedni! Wiesz, wydaje mi się, że ona nie jest zwykłą wróżką z wysokiego miasteczka. To przypominało prawdziwy sens wróżbiarski. Ale... Chodź, nie rób takiej miny. Kupimy coś do jedzenia i od razu poczujesz się lepiej. To nie zmienia faktu, że niczego mi nie powiedziała. Wrócimy jutro wieczorem. A jeżeli będzie zamknięta? Damy się oszukać. Nie wiem dlaczego, ale ufam jej. Być może to intuicja. Jadłyśmy churros i podzieliłyśmy się watą cukrową, zanim wróciłyśmy. Przyjdź do mnie jutro, gdy będziesz gotowa tam wrócić, okej? Dobra, lecimy. Następnego dnia wieczorem dołączyłam do Chani przed kampusem. Okej, jesteś gotowa? Tak, na razie jestem dosyć sceptyczna. Szukałam informacji praktycznie przez całą noc! I bardzo często odbywa się jedną noc snu w trakcie sesji wróżbiarskiej, podczas poszukiwań w poprzednich życiach. Dzięki temu można dotrzeć do wizji, na które nie pozwala twój stan świadomości. Okej. Przy odrobinie szczęścia weźmie mnie jako swoją uczennicę! Uczennica wróżki z wysokiego miasteczka. Tego jeszcze nie było. Nie odmówię dobrego szkolenia, szczególnie gdy nauczycielka wygląda na wyjątkową utalentowaną. No to idziemy? Tak, na co czekasz? Na nic. Możliwe, że nawet jej tam nie będzie. Ależ tak! Spójrz, nie ma już mężczyzny, który wczoraj pilnował karawanę. Musimy po prostu spróbować tam wejść. Często słyszałam to w tym roku. Lepiej rozumiem tę pasję do urbexu. Nie potrzebujesz pozwolenia, aby gdziekolwiek wejść. Dopóki nie zrobię nic złego, nie rozumiem, dlaczego miałabym sobie tego odmawiać. Zapała mnie za rękę. Mamy tylko jedno życie. Jest tu ktoś? Czekałam na was. Siadajcie natychmiast. Usiadłyśmy razem z Chani. Już tasowała w rękach karty. O, zaczyna się. Jesteś gotowa? Jestem pewna, że sny pomogły ci wyraźniej widzieć tej nocy. Skoncentruj się na osobie, która rozbudza wszystkie twoje myśli. Zamknęłam oczy, bardzo mocno myśląc o Priyi. Rozłożyła przede mną 3 karty. To karty Tarota? Pani, karty są cudowne! Wybierz jedną, która reprezentuje Priyę. Jezu, ile tych zadań! Wybrałam cesarzową. To numer 3. Ta dziewczyna kontroluje swoje życie z dość zaskakującą poprawnością. Zanurzyła spojrzenie w swojej kryształowej kuli. To nie wystarczy. Ale jak to? Potrzebuję więcej informacji. Wyjęła mały, aksamitny woreczek i rozłożyła przede mną małe, różowe kamyczki. Runy z różowego kwarcu. Są przepiękne. Wybierz tę, która odpowiada Priyi. Ale w ogóle się na tym nie znam. Każda z tych run ma precyzyjne znaczenie. Dobrze, ale mi to nie pomaga. Wróżka zapała mnie za podbródek. Oho, Priya. Prowadzi cię twoja intuicja. Zapisała nazwy każdej runy obok 3 małych kamieni, które położyła przede mną. Wybrałam runę Sovelo, numer 16. I to jest taka dziwna czwórka. Tak. Moment jest odpowiedni. Ostatnia rzecz. Położyła przede mną 3 obrazki. Który znak rdzennych Amerykanów najbardziej pasuje do Priyi? Co?
Co to za pytanie w ogóle? Hello? Like... Czemu? Soku. Naturalna liderka z jasnym osądem. Wie, jak utrzymać płomień w swoich związkach. Widzę, widzę. Nadszedł czas. Zadaj swoje pytanie. Dobra. Ja życzę Pri jak najlepiej. Ja bym zapytała o to, czy zda egzamin, albo czy poradzi sobie w kancelarii adwokackiej. Ale najbardziej Suśkę interesuje jej związek, więc... No, sami rozumiecie. Co się dalej wydarzy między mną i Prią? Spójrzmy. Wróżka pochyliła się nad swoją kryształową kulą. Co? Co jest? Spójrz, to ona. W tej chwili. Tak, chyba jest u swoich rodziców. O! I to jest urocze! Tej ilustracji już widziałam ją wcześniej, ale no... A, urocze. I ona sobie uprawia w ogóle ten makijaż. To, wait, my podglądamy ich? O Jezu. Obserwowałam przez chwilę niewyraźny obraz Pri, która malowała się henną po kąpieli. Była tak skoncentrowana. I pewnego dnia zamieszkacie razem. Naprawdę? Uuu! Dobra! Trzeci sezon słodkiego flirtu będzie zajebisty. Ja coś tak czuję, bo jeżeli ja zamieszkam razem z Priją... Oh boy! To będzie dobre. To będzie naprawdę dobre. Naprawdę. Zaufaj mi. Ten dzień nadejdzie szybciej niż myślisz. Sesja została zakończona, ale jeżeli masz pytania na temat innych postaci, to możemy zacząć nową sesję. O, Nathaniel, mój ex. Dobra. Lecimy z Nathanielem teraz. Zacznę zadania ci kilku pytań na jego temat. Odpowiedz mi tak szczerze, jak tylko potrafisz. Ech, ale czy to nie ja powinnam zadawać pytania? Znowu to samo. Chcesz wiedzieć, czy twój plan wspólnego zamieszkiwania spełni się pewnego dnia i czy zachowacie harmonię waszej pary, prawda? Wymieniłam szalenie zaskoczone spojrzenia. Niesamowite, powinnaś dać sobie poradzić. Tak, właśnie tak. Dobrze, a więc zgadza się, odpowiedź na moje pytania. Tak, słucham. Rozumiem, to mam trzy karty. Wybierz tę, która najlepiej reprezentuje Nathaniela. Dobrze, spróbuję. Rozłożyła przede mną trzy rysunki, na których widniały zwierzęta. Były namalowane tuszem. Przypominały ryciny. Pociągnięcia były bardzo delikatne. Wiedz, że są symboliczne. A twój wybór będzie miał wielki wpływ na moją wróżbę. Rozumiem. Ten rysunek przedstawił kolorowego chrząszcza. Czy odpowiedź A. A więc jest w okresie przejściowym. Wychodzi z ciemnego okresu, z tego co widzę. Dobra. Te są najładniejsze. To trochę ten odcinek potrwa, nie? Jak jest pani w stanie to zobaczyć? Wierz mi, ona wie, co robi. Dobrze. Schowała obrazki, a potem wyjęła talię kart. Jest niesamowita. Wydaje mi się, że obserwuje wszystko, co robisz. Wróżką jest obraz, spoglądając na czani. Cóż, chciałam powiedzieć, że to świetne. Nie mogę się doczekać, co z tego wyjdzie. Przytasowała karty i podała mi talię. Połóż przede mną trzy karty. O Jezu, co się stało z tym napisem? Wybrałam trzy karty. Nie rozpoznawałam obrazków. To celtyckie bóstwa. Wybierz jedną kartę. Ale ja ich nie znam. Prowadzi cię twoja intuicja. Co będzie to? Ta karta przedstawiała Boga o skrzydłach łabędzie, otoczonego przez cztery ptaki. Na karcie widniało jego imię. Agnus. Chyba dobrze. Angus? Chyba tak. Angus? Jak zwał, tak zwał. Bóg miłości. Jednak ostrożnie. Ten ma mroczną część. Dobra. To będą za te dodatki. Rozumiem. Chyba zaczynam wyraźnie odczytywać tego słynnego Nathaniela. Położyła przede mną kartę, którą wybrałam. Kontynuujmy. Postawiła przede mną tutaj kielich wypełniony wodą, marmurową misę wypełnioną ziemią i zapaloną świecę. Jaki element według ciebie jest najbliższy Nathanielowi? Woda. Wybrałabym dokładnie to samo, a przecież sama go znam. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie informacje, które podałaś mi do tej pory, wydaje się to logiczne.
Dobra. Ten strój jest okropny, ja już to widzę. To czy to? To bardziej pasuje. Idziemy w klasyki. Myślałam, że tam jest depresja, Jezu. Zmaga się ze swoimi emocjami, działa według intuicji, ale jego serce jest wielkie. Prawie tak wielkie, jak czasami może być jego desperacja. Dobra. Dobrze. Musisz dokonać ostatniego wyboru. Wyjęła różne przedmioty i rozłożyła przede mną. Wybierz rozważnie. Są zrobione z różnych metali. Myślę, że je rozpoznasz. Miedziana bransoletka. Wybrałam delikatną miedzianą bransoletkę. Zaczynam lepiej widzieć. O wiele lepiej. Dobra. Ale fajny płaszczyk! Lecimy w fiolet, a co? Ten strój jest akurat ładny. Twoja dusza w końcu się otwiera. Pogłaskała przedmiot między dłońmi. Widzę. Chyba zaczynam rozumieć. Chyba? Wróć jutro, porozmawiamy o tym. Jutro, ale... I znowu jest to samo, więc tego nie będę powtarzać. Dostanę swoją odpowiedź. Dobra, jakby to już było, więc po prostu pozwolicie, że przeskipnę do momentu, w którym będzie pokazana ta ilustracja i w ogóle. Skoncentruj się na osobie, która wzbudza wszystkie twoje myśli. Zamknęłam oczy, bardzo mocno myśląc o Nacie. Rozłożyła przede mną 3 karty. Te karty tarota? Pani karty są cudowne! Wybierz jedną, która reprezentuje Nataniela. Wybrałam głupca, to numer 1. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Ten chłopiec jest niewątpliwie na początku nowego, decydującego cyklu. Zanurzyła spojrzenie w swojej kryształowej kuli. To dalej jest zbyt niewyraźne. Trzeba... jakiś problem? Muszę wiedzieć. Wyjęła mały, aksamitny woreczek i rozłożyła przede mną małe, różowe kamyczki. Runy różowego kwartu są przepiękne. Wybierz tę, która odpowiada Antynielowi. Ale skąd mam to wiedzieć? Wybierz tę, która najbardziej do siebie przemawia. Ale w ogóle się na tym nie znam. Wróżka zanurzyła we mnie swoje spojrzenie. Zamknij oczy, pozwól przemówić swojej intuicji. Zapisała nazwę każdej runy obok 3 małych kamieni, które położyła przede mną. Też jest Sovelo. Numer 16. Tak. Moment jest odpowiedni. Ostatnia rzecz. Położyła przede mną 3 obrazki. Który znak rdzennych Amerykanów najbardziej pasuje do Nataniela? Wydra. Czasami trudno go zrozumieć. Niekonwencjonalny i obdarzony wielką inteligencją. Także buntowniczy. Widzę. Nadszedł czas, zadaj swoje pytanie. Zgaduję, że wszystkie pytania będą takie same, czyli co się wydarzy między Suśką, a między jej wyłysem. Co się dalej wydarzy między mną i Natanielem? Spójrzmy. Wróżka pochyliła się nad swoją kryształową kulą. Co? Spójrz, to on. W obecnej chwili. Tak, jest u siebie. A, kiet. Obserwowałam przez chwilę niewyraźny obraz Antyniela, który leżał na łóżku ze Śnieżką i czytał kryminał. Pewnego dnia zamieszkacie razem. Naprawdę? Tak, zaufaj mi. Czyli teraz będzie Hyun. Okej. Dobra, generalnie słuchajcie. Teraz jakby zgaduję, że wszystko będzie się powtarzać, tylko będą inne wybory. Także będę wam po prostu pokazywać te rzeczy, które się zmieniają w przy danych WS-ach. A jeżeli coś będzie takie same, to po prostu będę to pomijać. Bo bez sensu, żebym pokazywała wam 5 razy to samo, więc jeżeli ścieżkę play zrobiłam całość, jakby, więc... Jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie jakby pełny event, a jeżeli chodzi o kwestie i tak dalej, to wtedy na początku będzie Priya, a później będą tylko odpowiedzi, więc... Teraz lecimy do Hyuna. Rozumiem, że ten chłopak jest szczególnie otwarty na 3. czakrę. Tak, to do niego pasuje. Co? 3. czakra? Ja... Czakra splotu słonecznego, połączona z układem pokarmowym. Jedzenie ma szczególne znaczenie w jego życiu, czyż nie? Tak, zgadza się. To oznaka hojności. Spójrzmy. Który z tych owoców najlepiej reprezentuje Hyuna? Ale skąd mam to wiedzieć?
podążyć za swoim instynktem. Położyła przede mną trzy talerze. Wybrałam ten, na którym znajdował się arbuz. To ulubiony owoc Kiuna. Nie. Czarna. Nie. To jest za bardzo depresyjne. A w niebieski. Idź. Skąd pani to wie? Jest wiecznym optymistą i woli unikać kłótni. Jest również troskliwy, prawda? Tak, tak, zgadza się. Ubierała z kieszeni ogromne karty. Nigdy nie widziałam, aby ktoś używał tego typu metody do jasnowidzenia. Nie ma na to tylko jednego dobrego sposobu. Liczy się koncentracja konsultanta. Moje pytania jej pomagają. Wtasowała karty i podała mi talię. Połóżczyła nam trzy karty. Wybrałam trzy karty. Nie rozpoznawałam obrazków. To rzymskie i greckie bogini i bogowie. Wybierz jedną kartę. Ale tak dobrze ich nie znam. Prowadzi ci twoja intuicja. Demeter będzie. Wybrałam kartę, która przedstawiała boginię trzymającą w ręku kłos pszenicy. Na jej ramieniu siedziała turkawka. Na karcie widniało jej imię. Demeter. Bogini płodności i zboża. Jak już poszliśmy w niebieskie... No to nie pasuje... To pasuje ewentualnie, ale... Dobra, idziemy w to. Być może to nie jest ta karta, która... Wręcz przeciwnie. Rodzina zajmuje niezwykle ważne miejsce w jego życiu. Czyż nie? Przejdźmy dalej. Wyjęła różne przedmioty, które przede mną rozłożyła. Wybierz rozważnie. Są zrobione z różnych metali. Myślę, że je rozpoznasz. Wybrałam delikatną miedzianą bransoletkę. Tak samo jak na to. Zaczynam widzieć o wiele wyraźniej. Twoja dusza w końcu się otwiera. Więź, która was łączy, jest silna. Zapalę świeczkę, zanim będziemy kontynuować. O, coś nowego. Czy któryś kolor szczególnie cię przyciąga? Rozłożyła przede mną trzy świeczki. Możemy zapalić różową świeczkę. Pasja i romantyczna miłość. Ten strój jest okropny. Jezu. Ten strój jest tak bardzo awkward. Ten... Naprawdę? Dobrze rozpoznaję w tym Hyuna. Wróżka zapaliła świeczkę. Widzę... Chyba zaczynam rozumieć. Chyba? Skoncentruj się na osobie, która rozbudza wszystkie twoje myśli. Zamknęłam oczy, bardzo mocno myśląc o Hyunie. Rozłożyła przede mną trzy karty. To karty tarota? Panie, karty są cudowne! Wybierz jedną, która reprezentuje Hyuna. Wybrałam księżyc. To numer 18. To potwierdza po raz kolejny, że rodzina jest bardzo ważna w życiu tego chłopca. Zanurzyła spojrzenie w swojej kryształowej kuli. Widzę. Co pani widzi? Poczekaj jeszcze trochę. Wyjęła mały aksamitny woreczek i rozwijała przede mną małe różowe kamyczki. Runy z różowego kwarcu są przepiękne. Wybierz te, które odpowiada Hyunowi. Jedynie polegając na kamyku. To runa, nie byle jakie kamyki. Ale skąd mam wiedzieć? Wróżka zapała mi za podbródek. Zaufaj sobie. Zapisała nazwę każdej runy obok trzech małych kamieni, które położyła przede mną. Ej, chyba coś czuję, że wszędzie będzie Sovelo, nie? Tak, tak. Moment jest odpowiedni. Ostatnia rzecz. Położyła przede mną trzy obrazki. Który z znak rdzennych Amerykanów najbardziej pasuje do Hyuna? Wąż. Ło! Bardzo dobry słuchacz. Namiętny i zabawny. Czasami może się też zniechęcać lub nie mieć wiary w siebie. Widzę, widzę. Nadszedł czas. Zadaj swoje pytanie. Co dalej wydarzy się między mną i Hyunem? O, to jest trudne. Spójrzmy. Wróżka pochyliła się nad swoją kryształową kulą. Co? Spójrz. To on. W obecnej chwili. Tak, jest w Kosibir Cafe. No...
Wiedziałam, że dziś wyjątkowo pomagał Clemens. Przez chwilę patrzyłam na rozmazany obraz gotującego Huna. Wyglądał tak radośnie. I pewnego dnia to miejsce nabierze dla ciebie innego znaczenia. Spoiler do trzeciego sezonu słodkiego Flinnisu. Ja to czuję, w sensie, uwaga, szybka teoria. Suszka zostanie właścicielką po prostu Cosiber Cafe i ze swoim włosem będzie ją prowadzić, a do góry będzie galeria. Bo jeżeli ktoś nie widział, to Cosiber Cafe będzie się prezentować tak. Powinnam tutaj dać obrazek, o ile nie zapomnę, jeżeli wspomnę, to przepraszam. I tam do góry jest taka miejsce po prostu. Więc w stole pewnie będzie kawiarnia i będzie pewnie będzie prowadzić kawiarnię, do góry będzie miała jakąś swoją galerię sztuki albo coś takiego. Zależy wiadomo z kim będzie, więc... Cóż! Co to oznacza? Zaufaj mi. Dobra, jedziemy do Ryana! Here we go! Gdyby Ryan był bohaterem powieści, kim by był? Byłby Wesleyem z narzeczonej księcia, bez wątpienia. Rozumiem. O, tak, dobry wybór. Tak, idziemy. To niezawodna uprzejmość i teraz zakiwania nas. Tak, to on. Teraz Wróżka rozłożyła przede mną trzy kadzidełka. Możesz się powąchać. Proszę, aby zapaliła jedno tą jedną zapałką. Takie rytualne, uwielbiam to. Zachowajmy koncentrację. Przepraszam. O, biedna. Niech spojrzę. Wybrałam kadzidło, które nazywa się Nagchampa. Miało silny zapach z drzewa sandałowego i był na nim narysowany bóg Shiva. To bardzo interesujący wybór. O Jezu, ta czapka, znaczy ten kapelusz w sumie, bo to nie jest szapka, tylko to jest kapelusz. Oh shit. To bardzo szczególne kadzidło, bardzo je lubię. Wydaje mi się, że studiuje każdy twój najmniejszy gest. To musi mieć znaczenie, dobrze się zastanów. Jestem tuż obok, wszystko słyszę. Tak, po prostu jestem zaintrygowana. To dobrze. Bez wątpienia jesteś na drodze nauki. Zaczysz daleko, to pewne. Naprawdę? O, coś nowego. Obserwuj spokojnie i ucz się. Obiecuję. Zapalę świeczkę, zanim przejdziemy dalej. Czy któryś kolor przyciąga cię bardziej od pozostałych? Położyła przede mną trzy świeczki. Możemy zapalić czerwoną świeczkę. Świeczka prawdziwej miłości. Naprawdę? Tak, to dosyć znana symbolika. Czarne rękawiczki są fajne. Bardzo dobrze wybrałaś. Wróżka zapaliła świeczkę jedną zapałką i postawiła ją między nami. Zanurzyła spojrzenie w swojej kryształowej kuli. Mam dla ciebie ostatnie pytanie na dzisiaj. Wyjęła z kieszeni ogromne karty. Potasowała je i podała mi talię. Włożył do mnie trzy karty. Wybrałam trzy karty. Nie rozpoznawałam obrazków. To skandynawscy bogowie i boginie. Coś nowego. Wybierz nam kartę. Ale ja ich nie znam. Prowadzi cię twoja intuicja. Czyli ma być to. Ta karta przedstawiała boga z dużą brodą, który grał na harfie. Wydawał się być skupiony na tym, co robił. Jego imię było na niej napisane. Bragi. Bóg poezji? Bardzo interesujące. Ej, ładne to! Akurat ten strój jest ładny nawet. Daj mi coś innego, daj mi to. Chyba zaczynam wyraźnie odczytywać tego słynnego Ryana. Pogłaskała kartę między dłońmi. Widzę. Chyba zaczynam rozumieć. Chyba? Wróć jutro, porozmawiamy o tym. Skip! Skoncentruj się na osobie, która wzbudza wszystkie twoje myśli. Zamknęłam oczy bardzo mocno, myśląc o Ryanie. Rozłożyła przede mną trzy karty. To karty tarota? Pani karty są cudowne! Wybierz jedną, która reprezentuje Ryana. Wybrałam kartę arcykapłana, to numer 5. Duchowy przywódca i dobry doradca. Wyczułam dużo życzliwości. Zanurzyła spojrzenie w swojej kryształowej kuli. Interesujące. Trzeba... Wszystko w porządku? Muszę jeszcze wiedzieć.
Wyjęła mały aksamitny woreczek i rozłożyła przed Runą małe różowe kamyczki. Runy różowego kwarcu są przepiękne. Czwarty raz to mówisz. Wybierz te, które odpowiada Ryanowi. Ale skąd mam to wiedzieć? Znasz się na tym, to proste. Wcale nie! Wróżka zapała mnie za podbródek. Skoncentruj się, pozwól przemówić swojej intuicji. Zapisała na zwykazie runę obok trzech małych kamyczków, które położyła przed Runą. To sobie po prostu chyba zapamiętam do końca życia, nie? I znowu Sevelo. Tak, tak, moment jest odpowiedni. Ostatnia rzecz. Położyła przed Runą trzy obrazki. Które z nagle rdzennych Amerykanów najbardziej pasuje do Ryana? Gęś. Czemu gęś do Ryana? Nie wiem. Pasjonat ambitny, również zmysłowy. Widzę. Nadszedł czas. Zadaj swoje pytanie. Co dalej wydarzy się między mną i Ryanem? Spójrzmy. Wróżka pochyliła się nad swoją kryształową kulą. Co? Spójrz, to on. W obecnej chwili. Tak, jest u siebie. No. Obserwowałam przez chwilę niewyraźny obraz Ryana, który pisał na komputerze. Wydaje się być taki skupiony. I pewnego dnia to będzie wasze mieszkanie. Naprawdę? Tak, naprawdę. Zaufaj mi. Dobra, jeszcze Castiel. Przysięgam ci, że niczego jej nie powiedziałam. Widzę ją po raz pierwszy w życiu. Tak, właśnie tak. Widzisz, że znam już twoje pytanie. Teraz odpowiedz na moje. Dobrze, ja tak, słucham. Uśmiechnęła się. Muzyk. Tak, to piosenkarz grupy. Wiem. Dobrze go znasz, to pewne. Spośród tych trzech piosenek, która najbardziej odzwierciedla Castiela. Zanotowała na różnych karteczkach nazwy trzech artystów i piosenek. Wybrałam Nothing Else Matters z zespołu Metallica. Widzę, jaki typ mężczyzny chodzi. Złota, co tam? Zna słowa? Cóż, bo doskonale pasują do Castiela. Naprawdę? Jak ktoś chce sobie wygooglać, to proszę bardzo. Dobrze, kontynuujmy. Wyjęła z kieszeni ogromne karty. To takie rytualne, uwielbiam to. Tak, liczy się każdy gest. Przepraszam, nie chciałam pani przerywać. To egipskie bogini i bogowie. Wybierz nam kartę. Ale ja ich nie znam. Prowadzi ci twoja intuicja. Wybrałam kartę, która przedstawiała boginię noszącą tarczę słoneczną, otoczoną rogami krowy. Na karcie widniało imię. Hathor. Bogini miłości i seksualności. Rozumiem. Grubo. Na to jeszcze idzie koszulka. Powaliło. Dobra, ta. Witch wipes. Chyba zaczynam wyraźnie czytować tego słynnego Castiela. Kontynuujemy. Widzisz tę mapę? Wskazała na mapę nieba, która wisiała obok niej, ale nigdy wcześniej takiej nie widziałam. Widniała na niej tylko dwie planety i jedna gwiazda. Pozostała część mapy była spełniona symbolami i napisami, których nie znałam. Który się o niebieski najlepiej reprezentuje Castiela? Jakby przepraszam, ale mój język już powoli pada, więc jeżeli moja dykcja w tym momencie siądzie, to z góry was przepraszam. Słońce. Dokładnie to samo wybrałabym dla Castiela. Ta męska energia. Tak, a także jego ambicje, siła, tajemnica, sukces i czasami arogancja. Ej, to jest strój, to jest fajny. Tak, to. Kontynuuj. I peruszka. O jest, te włosy. Tak, to dobrze pasuje do Castiela. I wydaje mi się, że jego znak zodiaku to lew. Słońce towarzyszy mu przez cały czas. Dobrze. Musisz dokonać ostatniego wyboru. Wyjęła kilka kawałków materiału o różnych kolorach. Wybierz ostrożnie. Kolor symbolizuje aurę osoby w bardzo precyzyjny sposób. Ale skąd mam to wiedzieć? W głębi siebie już to wiesz. Który kolor go symbolizuje? Wybrałam materiał o wyjątkowym tęczowym kolorze. Zaczynam widzieć wyraźniej, o wiele wyraźniej. Twoja dusza w końcu się otwiera. Ten strój jest okropny, naprawdę. To jest jedyny strój, który wyszedł tak bardzo źle. Jeszcze to... O Jezu, to
To jest zło. Ta peruka jest zła. Szuka zajmuje bardzo ważne miejsce w jego życiu. Ale to właśnie do... Co? Ale to właśnie to was do... Kto pisał te dialogi, ja się pytam po raz kolejny. Po prostu, nie, tłumacz to robił na kolanie, po prostu, ugh. Ale to właśnie was do siebie zbliżyło, prawda? To właśnie na koncercie pierwszy raz ponownie go zobaczyłaś. Szykowana odwróciłam się do Chani. Pogłaskała kawałek materiału. Widzę. Chyba zaczynam rozumieć, chyba? Wrócił teraz porozmawiamy o tym. Skip! Skoncentruj się na osobę, która rozbudza wszystkie twoje myśli. Zamknęłam oczy bardzo mocno, myśląc o Castielu. Rozłożyła przed nami trzy karty. To karty Tarota? Panie, karty są cudowne! Wybierz jedną, która reprezentuje Castiela. Wybrałam kartę cesarza, to numer 4. Ten chłopak całkiem dobrze ukrywa swoją prawdziwą naturę. W głębi duszy jest obrońcą. Jego rozum dominuje jego emocją, bez wątpienia. Zanurzyła spojrzenie w swojej kryształowej kuli. Nie wiem, kto przepuszczał, w sensie kto wypuścił ten odcinek, ale coś czuję, że ten tekst był przepuszczony przez Google Tłumacz, naprawdę. Zanurzyła spojrzenie w swojej kryształowej kuli. Interesujące. Trzeba... Wszystko w porządku? Muszę jeszcze wiedzieć. Wyjęła mały eksaminny woreczek, rozłożyła przed nami małe różowe kamyczki. Rury z różowego kwarcu są przepiękne! Wybierz te, które odpowiada Castielowi. Ale skąd mam to wiedzieć? Znasz się na tym, to proste. Wcale nie! Wróżkę zapalmy za podbródek. Skoncentruj się, pozwól przemówić swojej intuicji. Zapisała nazwę każdej runy obok trzema kamieni, które położyła przed mną. Wybrałam runę Sovelo numer 16. Tak, moment jest odpowiedni. Ostatnia rzecz. Położyłam przed mną trzy obrazki. Który znak rdzennych Amerykanów najbardziej pasuje do Castiela? Łosoś. Nie wiem czemu łosoś, ale Castiel jest łososiem. Elektryczny, bardzo kreatywny, ale potrafi też być nieustępliwy wobec innych. Widzę. Nadszedł czas. Zadaj swoje pytanie. Co dalej wydarzy się między mną i Castielem? Spójrzmy. Wróżka pochyliła się nad swoją kryształową kulą. Co? Spójrz, to on w obecnej chwili. Tak, jest u siebie. Poprawa kolor włosów. Obserwowałam przez chwilę niewyraźny obraz Castiela w kryształowej kuli. Farbował włosy w łazience. Pewnego dnia to będzie wasze mieszkanie. Naprawdę? Naprawdę. Zaufaj mi. Kontynuuj. Chcesz tam wrócić? Tak, powiedziałam, ja bym wróciła i nie mogę czekać ani jednego wieczora dłużej. Idziesz razem ze mną? Cóż, teraz sobie jesteśmy stałymi klientkami. No, w sumie jak Suśka była 5 razy, no to... Jeżeli mam szansę nauczyć się więcej razem z nią, to muszę ją wykorzystać. Spróbujmy. To dziwne, nie ma ochroniarza. Chodźmy tam, jako z nim razem. Dobrze, idę z tobą. Tym razem chyba jesteśmy same. Nikogo nie ma? Nie, ale świeczka i kadzidełko dalej są zapalone. Poczekaj, mam straszną ochotę to zrobić. Myślę, że nie będzie miała mi za złe. Czyli zajęła miejsce wróżki i wyjęła swoje własne karty Tarota. Co robisz? Wylosuję kartę, aby przypowiedzieć twoją przyszłość. Co na to? Tutaj i teraz? A czemu nie? Kto wie, może to ja będę przyszłą wróżką Wesołego Miasteczka. Naprawdę? Chciałabyś to robić? Od czasu do czasu? Tak, bardzo. No już, pozwól, że wylosuję ci karty. No dobrze. O, to jest urocze. I skończyliśmy! W końcu! Brawo, wyrocznie prowadziła cię w kierunku wszystkich odpowiedzi, które szukałaś. Musisz tylko wrócić do domu, aby powiesić nowe ilustracje i przymierzyć ekscesorowe stroje. W dalszym ciągu możesz nabyć w butiku ekscesorowe stroje i ich warianty kolorystyczne do końca trwania eventu. Także, ilustracje. To są te ilustracje, które były z eventu. Ja wam dziękuję. Postaram się w opisie dać czas, od kiedy jest dany WS, żeby wszystko było rozpisane. Jeżeli oczywiście nie wspomnę, postaram się. Także mam nadzieję, że wam się event podobał. Zobaczę, jak mówiłam, czy będzie z dubbingiem, czy nie, bo nie obiecuję. Także no.
To by było na tyle. Ja uciekam. Trzymajcie się. I w sumie to do następnego. Na razie.